To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Jak wygląda Kijów po ataku rakietowym? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Urszula Pieczek z Gazety Wyborczej. Dziś o sytuacji w Ukrainie. Po poniedziałkowym ataku rakietowym porozmawiam z Andrijem Bondarem, ukraińskim pisarzem, poetą, publicystą i tłumaczem, który obecnie przebywa w Kijowie. Dzień dobry, Andriju. Cześć, Ula. Rozmawiamy we wtorek w południe. Wczoraj rano na Kijów i inne duże miasta Ukrainy spadły rosyjskie rakiety. Jak wygląda teraz sytuacja w Kijowie? Teraz w tej chwili sytuacja jest spokojna. Czyli jak? Trwa nadal alarm przeciwrakietowy. Zawsze mamy oczywiście tą myśl, że coś może przylecieć w każdym momencie, ale no wczoraj na przykład nad nami leciało jakieś coś, które prawdopodobnie zniszczyło coś tam w innej części miasta. O tym oczywiście nie mogę nic powiedzieć, ale no w każdym razie ta sytuacja jest odwrotna niż ta, która była 24 lutego. Dobrze pamiętam ten dzień, dobrze pamiętam te uczucia, emocje i mogę również powiedzieć, że reakcje teraz i reakcje wtedy całego społeczeństwa Kijowian i w ogóle całej Ukrainy jest inna, jest odmienna, bo jednak... Już wiemy, co to jest, już wiemy, co robić, już wiemy, jak się zachowywać. Pod tym względem jakby emocjonalnym wszystko jest w porządku, a z drugiej strony jakby nie mamy złudzeń. Po tym ataku na centrum Kijowa wczorajszym, no, poniedziałkowym, jest to oczywiście bardzo nieprzyjemne i bardzo tragiczne, ale z drugiej strony mogło zawsze być znacznie gorzej. A powiedz mi, co to znaczy, że ten atak poniedziałkowy był zupełnie inny od tego 24 lutego? Chodzi o element zaskoczenia, bo wydaje się też, że przez ostatni czas były takie doniesienia z Kijowa, że sytuacja przypomina odrobinę tę przed wojną i jakby, że jest jakiś rodzaj takiej ułudy stabilizacji. Mówię oczywiście w tym sensie, że co się zmieniło? Zmieniła się reakcja. Oczywiście, jeżeli porównywać na przykład z pierwszymi dniami wojny, to po tych bombardowaniach pierwszych, to oczywiście była kolejka z Kijowa, przy wyjeździe z Kijowa. Duża, która chyba 3-4 dni nie sposób było wyjechać z Kijowa. Teraz wszyscy siedzą spokojnie, nikt nie wyjeżdża. Więc no... Rosjanie zrobili to, czego od nich oczekiwano już. Wiesz co, 24 lutego chyba każdy z nas wiedział, że coś złego będzie, ale jak z tym złem po raz pierwszy masz do czynienia w praktyce życiowej, to jedna sprawa, a druga sprawa, kiedy tylko o tym niebezpieczeństwie myślisz. No w tej chwili jesteśmy już przygotowani pod każdym względem. Również emocjonalnym i mi się wydaje, że ta reakcja spokojna, taka bardzo mądra, bo jest gniew oczywiście. Nie da się ukryć, że jesteśmy bardzo pod tym względem nakręceni, ale z drugiej strony jest też spokój, że jednak nie zrobią nam nic, czego nie wytrzymamy. Więc jest, ja bym powiedział, stoiczny stosunek jakby wśród ludzi, bo chodzę, widzę ludzi i bardzo mi podobało się, jak w niedzielę było przed tym bombardowaniem, bo oczywiście ta sytuacja z Mostem Krymskim, którą przeżywaliśmy kilka dni, ta radość z powodu tego, że on palił, ale niestety jest. No i w poniedziałek każdy z nas też wiedział, że będzie coś złego. Czy uważasz, że ten atak rakietowy na ukraińskie miasta to jest jakiegoś rodzaju odwet za zniszczenie mostu? Co się u was mówi na ten temat? U nas się mówi głównie to, że to, co się wydarzyło w poniedziałek, jest odwetem i jest krokiem, żeby pokazać całemu społeczeństwu rosyjskiemu, że jednak jesteśmy potęgą, jesteśmy... w stanie coś zmienić na lepsze na froncie i w ogóle w tej wojnie. I oni zmienili
naczelnego tego wojska, które operuje właśnie w Ukrainie. Mi się wydaje, że oni raczej przemieszczają jakby łóżka w burdelu, tak? Oni nic poważnego, żadnych zmian w tym zgniłym systemie nie odbywa się i oni po prostu pokazują swoim współobywatelom, że jednak widzi cały kraj, że my cierpimy, że my płaczemy, że my zmarzniemy w zimie i tak dalej, i tak dalej. Oni nie chcieli wywrzeć żadnego efektu na cały świat, bo cały świat już wie, co to jest Rosja i co oni robili w ciągu tych 9 miesięcy. Także pod tym względem jakby oni oczywiście odterminowują swój koniec, swoją śmierć w taki sposób, że oni nadal podtrzymują wysoką temperaturę w swoim społeczeństwie, bo oni właśnie po tej mobilizacji zaszły pewne zmiany i nikt tak naprawdę tam nie chce walczyć, ale wszyscy chcą zwyciężać. Także wiesz, to taka sytuacja, że oni pokazują więcej niż mogą wyrządzić szkody, moim zdaniem. Właśnie teraz, tak jak już wspominałeś, doszło do zmiany tego głównego dowodzącego, który też jest uznawany za rzeźnika i jednak on odpowiadał za bombardowania na przykład w Aleppo. Czy to nie jest sygnał ostrzegawczy? Czy jak wy na to reagujecie? Nie boicie się podobnego scenariusza jak w Syrii? A wiesz co, każdy z nich, tych dowódców naczelnych, brał udział w wojnie w Syrii, że poprzedni Dwornikow też i każdy z nich dowodził. Wiesz co, my nie jesteśmy Syrią. Oni cały czas myślą, że oni tam walczyli na serio w Syrii, a tak naprawdę oni walczyli po prostu z nieregularną armią i całe zwycięstwo Rosjan w Syrii to właśnie polega na całkowitym zbombardowaniu całych miast, w tym Aleppo oczywiście. Ale moim zdaniem wojny się nie wygrywa w taki sposób. Każdy z tych generałów rosyjskich tak naprawdę nie wygrał żadnej bitwy poważnej z wojskiem regularnym. O tym należy pamiętać i moim zdaniem nie bać się tego, bo po prostu jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy prawa się bać. A propos jeszcze innych zmian i innych doniesień, to jak reagujecie na te doniesienia o tym, że Aleksandr Łukaszenka jednak przyłączy się do Putina i pozwoli na wejście wojsk od strony właśnie białoruskiej? No i też wracamy do 24 lutego. To już było, to już przeżyliśmy i mamy już zupełnie inną sytuację na granicy z Białorusią. Nasza obrona jest w porządku. Ja, o ile wiem, nie będzie tak łatwo im przejść, po pierwsze. Po drugie, oni zechcą pójść na przykład przez błota w jesieni na przykład. No, nie będzie skutków, wiesz, to jednak już natura gra po naszej stronie i ja nie widzę praktycznie żadnego sposobu, żeby oni w tej chwili poszli na przykład z Białorusi. A z drugiej strony oczywiście Białoruś jako państwo totalitarne, jako satelita Rosji zasługuje na karę. I oczywiście ja przypuszczam, że będzie jednak ostrzeliwanie Białorusi z naszej strony, bo po prostu Białoruś jest satelitem, który pozwala na wszystko Rosjanom i cały czas trzyma nas w napięciu. Jest taka sytuacja, że każda rezerwa jest cenna w tej chwili, tak? I musimy cały czas się rozpraszać na ten długi, bardzo długi front. Po prostu istnienie Białorusi to jest po prostu jakby przedłużenie tego frontu. Dlatego jest ta Białoruś tak ważna, żeby z czasem ją demilitaryzować i to jest właśnie krok moim zdaniem dobry. To ja może zejdę na chwilę z tego poziomu militarnego i wojennego, ale też docierają do nas takie sygnały, że taka ogólna sytuacja środowisk twórczych ukraińskich i białoruskich się bardzo zmieniła. Czy ty to dostrzegasz? Tak, oczywiście. Oczywiście Białorusini niestety po prostu zachowują się w swojej większości tak samo jak
Rosjanie. Ci Rosjanie, o których mówię, od których chciałbym jakiejś reakcji, jakiegoś protestu, jakichś demonstracji na przykład w tych krajach, do których oni uciekli. No nic, nic. Białorusini siedzą i milczą, tak samo jak i Rosjanie. Po prostu ja nie mówię o tych Białorusinach, którzy siedzą w więzieniu na przykład za swoje przekonania. Mówię o tych, którzy siedzą w tak samo w krajach europejskich. I ten poziom bierności też o czymś świadczy. No i w ogóle tak naprawdę rozleciała się po prostu, rozpadła się ta wizja jakiejś, nie wiem, partnerstwa kulturowego z Białorusinami po prostu. Ja nie czuję wobec Białorusinów jakościowej zmiany swojego stosunku, swojego stanowiska, stanowiska swojej przyszłości, co oni myślą tam. Po prostu dla mnie jest wielką zagadką, co oni w ogóle ze swoim krajem chcą robić dalej. I mnie to bardzo przykro i ta strona oczywiście wojny, która niszczy wszystko, co było niepewne. Tak? Moim zdaniem ta przyjaźń ukraińsko-białoruska nie wytrzymała wypróbowania historii. A chciałabym jeszcze zapytać ciebie o to, jak Kijów zmieniał się od 24 lutego. Czy ty zauważasz jakieś duże zmiany? Co się w mieście dzieje? Jak w ogóle miasto teraz żyje i funkcjonuje? No jak? No, na przykład wróciły ambasady państw zachodnich, co jest moim zdaniem rzeczą dobrą. Cały czas od początku wojny Kijów kompletnie został takim murem obronnym. Tak? Teraz już tego nie widać, ale drogi są wolne, wszędzie można przyjechać i tak dalej, ale w każdym momencie to może się odwrócić i ta twierdza, którą był Kijów od 24 lutego, ona istnieje po prostu. Wystarczy pół dnia, żeby wszystko wróciło do tego stanu. Kijów jest gotów do walki, zawsze jest gotów do walki. Jak na przykład mówić o sklepach, o tym, że nie mogę pójść do jakiegoś sklepu H&M, który nie działa, który jest nieczynny, lub do McDonalda, który niby wrócił, ale wczoraj na przykład nie pracował. No to wiesz, no to drobnostki w porównaniu z tym, co się dzieje na przykład, kiedy jest naprawdę taka totalna wojna, tak? My się bronimy, my wiemy, że każda rakieta rosyjska, no oczywiście, że nie potrafimy zniszczyć wszystko, ale no jednak walczymy, no... Ale powtarzam, tak się wojen nie wygrywa. Po prostu oni terroryzują nas i, no, i Kijów jest świadom tego, że każdy obywatel w Kijowie świadom tego, co się dzieje. Więc ta świadomość, po prostu to przyzwyczajenie do wojny, tak, które zostało dokonane w ciągu tych miesięcy, jednak daje siłę wewnętrzną. Jednak nie poddaliśmy się na początku wojny, a teraz oni nie potrafią, bo chyba nie dysponują tymi siłami potrzebnymi dla na przykład dla okupacji znacznie większej części Ukrainy. Więc my już wiemy, jak pali się żelazo rosyjskie. A powiedz mi, bo powiedziałeś coś, co mnie w sumie trochę zaniepokoiło, a coś, co od samego początku spędza mi trochę sens powiek. Czy do wojny można się przyzwyczaić? Niestety tak. I do śmierci, i do śmierci swoich bliskich, i swoich przyjaciół, i swoich znajomych. Niestety tak. Jak sobie w tym momencie z tym radzicie? Radzimy tak, że... Ja uświadamiam też to, że po tej wojnie będzie nam potrzebny zbiorowy psycholog. I mamy ten syndrom traumatyczny. W tej chwili jest traumatyczny, nie posttraumatyczny, tylko traumatyczny, bo jesteśmy w traumie, jesteśmy w środku tej traumy. I nie sposób mówić o tym, co będziemy robić z nią dalej, ale... Każdy z nas wie, że to wszystko może się przemienić na przykład w jakieś kłopoty zdrowotne każdego z nas. Oczywiście to wszystko wywiera bardzo potężny wpływ na nas, ale z drugiej strony
Wiesz, jest taka bardzo klarowna, bardzo jasna myśl, przekonanie, że zwyciężymy, że jednak nie mamy po prostu innej szansy. To jakby zmusza każdego z nas do myślenia w trybie już nie życiowym, tylko historycznym. Po prostu każdy z nas rozumie, że jesteśmy w tym momencie historii, kiedy albo jako naród jesteśmy dalej, albo nie. Także w jakimś sensie ta sytuacja jest prosta, dlatego ta wojna po prostu przeżywa się w taki sposób, że oczywiście przyzwyczaić się do wojny do końca się nie da, bo jak leci coś bezpośrednio na ciebie, no to w ogóle to uciekasz, tak? Nie stoisz po prostu jak sparaliżowany, nie stoisz, nie czekasz. O tym wszystkim wiemy, no moim zdaniem chyba nadal trwa. To się nazywa trwoga powietrzna. Trwoga powietrzna. Tak, tak. Nadal trwa i wczoraj nie mieliśmy chyba gdzieś około 10 godzin światła, no ale jednak pojawiło się. Ja tak naprawdę, wiesz, jestem gotów czekać, żeby każdy dzień nie mieć światła, gdzieś po 10 godzin, ale no właśnie wygrać tę wojnę. I każdy z nas to wie. I każde państwo, które wychodziło, na przykład Litwa, przeżyło też swoją zimną zimę, chłodną zimę. Także my też musimy zapłacić za swoją wolność tę cenę, którą nie zapłaciliśmy w roku 91. A powiedz mi proszę na koniec, czym ty teraz się zajmujesz? Bo jako pisarz, poeta, tłumacz, na pewno masz kontakt z różnymi środowiskami twórczymi też, ale co teraz jest twoją taką regularną pracą? Czym się zajmujesz? W tej chwili akurat tłumaczę Nie uwierzysz. Co? Bo to jednak brzmi trochę jakby dziwnie, ale jednak powiem, ja tłumaczę biografię polityczną Janusza Radziwiłła. Także wszystko w porządku. Wszystko w porządku, po prostu promuję myśl konserwatywną polską, przedwojenną, międzywojenną w Ukrainie. Także wszystko w porządku. To na tym dzisiaj zakończymy. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, Ula, bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był dziś Andrzej Bondar, ukraiński pisarz, poeta, publicysta i tłumacz. Ja dziękuję za uwagę w imieniu swoim i współproducentki tego podcastu Julii Radziwiłł-Fido. Do usłyszenia, Urszula Pieczek. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.